oczekuje, a czasami wręcz żąda od nas różnych rzeczy. I gdybyśmy chcieli stworzyć sobie listę takich oczekiwań, żądań na podstawie Biblii, Pisma Świętego, to prędzej czy później i w Starym, i w Nowym Testamencie natrafimy na takie zdanie: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Święty znaczy obrazowo oddzielony od grzechu, nie mający z nim żadnego kontaktu, styczności. I tutaj pojawia się problem, bo Bóg z natury jest święty, oddzielony od grzechu, ale człowiek z natury jest grzeszny, jest z grzechem związany. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby człowiek stał się święty? Jak może stać się święty? Posłuchajmy czterech propozycji. Świętym może być młodzieniec, panna, dziecko, człowiek dojrzały. Świętym stajemy się poprzez zamieszkanie w nas, w naszym życiu, w naszym sercu Świętego Ducha. Duch Święty chętnie zamieszkuje w człowieku, kiedy przychodzimy do Chrystusa i wyznajemy Mu swoje grzechy, swoją potrzebę, aby nas zbawił, aby nas uczynił dzieckiem Bożym. Świętym być to wielka radość. Święcie żyć to wielka łaska. Świętym być to być człowiekiem szczęśliwym. To Pan Jezus nas wspiera. To Słowo Boże uczy nas, jak żyć świętym i bogobojnym życiem. Każdemu życzę świętości. W listach do Tymoteusza Paweł zachęca, abyśmy byli naśladowcami Pawła. Pisze on, że w domu zaś są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych. Dalej pisze, że jeśli kto siebie czystym zachowa od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym Panu, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Paweł zachęca, abyśmy byli święci i czyści. Jak to jest możliwe, żeby to się wydarzyło? Pisze on znowu o tym do Tesalonicza. A sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby niezruszony duch wasz i dusza i ciało bez zarzutu zachowane były na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który wzywa, on też tego dokona. Ale dla nas jest jedno zadanie, abyśmy każdego dnia wybierali te naczynie, którym chcemy być. Kiedy mówimy o świętości, patrzymy na Jezusa, ponieważ to On był pierwszym, mówi słowo, pierworodnym z wszelkiego stworzenia, który był święty, również jako człowiek. Więc pierwsza rzecz, On był pełen Ducha Świętego. Jeżeli chcesz być święty, przyjmuj i zachowuj w sobie moc Ducha Świętego, Jego obecność. Druga rzeczywistość, o której chcę powiedzieć, to Słowo. Jeżeli chcesz być jak Jezus, to przyjmuj Jego Słowo. Pamiętaj to Słowo. Kieruj się tym Słowem. Wtedy to Słowo w tobie żyje. Zaczynasz myśleć jak Jezus. I trzecia rzeczywistość to ciało Chrystusa. Jezus powiedział, że ono nas będzie pociągać do wieczności. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest ta świętość w trzech wymiarach. Ducha Świętego w nas, Słowa Chrystusa i ciała, które powodują, że stajemy się jak Bóg. W tradycji wesleyańskiej, myślę, warto wspomnieć o tym, że ksiądz Jan Wesley był wierny temu, co mówił ksiądz dr Luther o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. I jakby tutaj trzymał się bardzo mocno tego wszystkiego. Natomiast zwracał też uwagę na to, żeby po usprawiedliwieniu przynosić dobre owoce wiary, żeby się uświęcać, żeby być osobą, która przynosi dobre owoce wiary. I tutaj taki szczególny akcent to jest właśnie doskonałość w miłości. Czyli powiedziałbym takie pietystyczne klimaty, które niezwykle były charakterystyczne w nauce Jana Wesleya, zaprosić Chrystusa do swojego serca, otworzyć się na łaskę, na przebaczenie, otworzyć się na to wszystko, co Bóg zrobił dla nas i uświęcać całe swoje życie, przynosić dobre owoce wiary. A więc tak zwana,
Można by rzec religia serca. Religia serca, nic innego, tylko religia serca, która przynosi dobre owoce wiary po nawróceniu. Czyli to uświęcenie ma być czymś w rodzaju takiego przesiąknięcia mojej osobowości, mojego życia Słowem Bożym i wiarą, po to tylko, żeby przynosić chwałę wspaniałemu naszemu Bogu, któremu zaufaliśmy. Jak człowiek może stać się świętym? Usłyszeliśmy cztery odpowiedzi od przedstawicieli różnych wspólnot chrześcijańskich, różnych kościołów chrześcijańskich. Nie po to, żebyśmy teraz decydowali, która z tych społeczności, czy które z tych spojrzeń jest właściwe, ale po to, żebyśmy starali się wyciągnąć wszystko, co najlepsze z tych różnych spojrzeń. Ja zrobiłem sobie takie notatki, żeby wiedzieć, czym się konkretnie kierować. I zanotowałem tak. Proś o działanie Ducha Świętego w twoim życiu. No bo w końcu Duch Święty jest tym, który ten proces uświęcenia w nas realizuje. Wyznawaj grzechy i proś o przebaczenie. Żyj w czystości i proś Boga, żeby pomógł ci w tej czystości żyć. Czytaj i żyj zgodnie ze Słowem Bożym. Przyjmuj Jezusa i to, co zrobił jako dar. A można to zrobić w praktyczny sposób, chociażby w Wieczerzy Świętej, w komunii, bo wierzymy, że tam realnie Jezus jest obecny. Żyj wiarą i bądź oddany, zaangażowany w to, w co wierzysz. To jest tylko punkt wyjścia, który pozwala rozpocząć pewną drogę. Dlatego, że musimy mieć na uwadze to, że kiedy mówimy o świętości Boga, mamy na myśli Jego stały stan. A kiedy mówimy o naszej świętości, o świętości człowieka, możemy mieć na myśli tylko i wyłącznie pewien proces. Więc ja nas zachęcam do tego, żeby ten proces rozpocząć i żeby go z Bożą pomocą kontynuować. Niech was Bóg błogosławi.